Dobry wieczór, witam Państwa na pierwszej części pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami pan Dariusz Żuraw, trener Lecha Poznań. Panie trenerze, poproszę o pomeczową opinię. No, widzieliśmy dzisiaj dwie różne połowy w wykonaniu mojego zespołu. Pierwsza zdecydowanie słabsza. Tutaj Pogoń była z zespołem, który był szybszy, agresywniejszy, lepiej operował piłką. My nie potrafiliśmy sobie za bardzo z tym poradzić. Konsekwencją była stracona bramka. Piękna, strzelona przez Majewskiego. W drugiej połowie coś drgnęło, choć Pogoń miała sytuację na 2-0. Pewnie gdyby wykorzystała, to byłoby po meczu. Natomiast dostaliśmy drugie życie i to życie wykorzystaliśmy, bo zaczęliśmy stwarzać sytuację, zaczęliśmy grać wyżej, zaczęliśmy agresywnie odbierać piłkę. W tej końcówce widzieliśmy, że Pogoń już miała trochę problemów i udało nam się wyrównać. Mieliśmy też sytuację Łukasza Trałki. Szkoda, że to nie weszło, ale to pewnie byłoby za dużo na dzisiaj. Także nie wiem, czy ten remis jest sprawiedliwy. Wydaje mi się, że patrząc na sytuację i na te połowy, dwie różne, można powiedzieć, że tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na Państwa pytania, jeśli są. Grzegorz Szołasik z Radia Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Czy dzisiaj miał, prowadząc Lecha teraz w tym czasie, miał pan taką sytuację najtrudniejszą, że to właśnie jedyny możliwy skład był do zestawienia, najmniejsze pole manewru. Taka dzisiaj była sytuacja, patrząc na tą listę piłkarzy nieobecnych? No była trudna i patrząc na przebieg meczu, gdzie chciałoby się zrobić zmiany w ofensywie, no nie za bardzo mieliśmy co zrobić. Szukaliśmy już różnych rozwiązań skrzydłowych do przodu i Kamil Jóźwiak i Maki później. W tej końcówce, kiedy widzieliśmy, że Pogoń trochę opadła z sił, puściliśmy też Nikolę do przodu. Przy odrobinie spokoju można to było wykorzystać, ale nie można wygrać, to trzeba grać tak, żeby nie przegrać. No, na pewno trudna sytuacja, bo jeśli nie ma się takich piłkarzy jak Gytkier, jak Timur, jak Darko Jeftić, jak Amaral z przodu, to trzeba to łatać. Jakoś się dzisiaj udało. Zdobyliśmy punkt na trudnym terenie i trzeba to uszanować. A ta sytuacja kadrowa może się poprawić? Bo na przykład dzisiaj najmniej chyba spodziewana była Amarala, tak? Nieobecność jeszcze w ostatniej chwili. Tak, tak. Dżao ma problem z barkiem. Myślę, że tutaj każdy dzień działa na jego korzyść i tutaj na niego liczę. I liczę bardzo na Darko Jefticza. Być może dołączy do nas jeszcze Christian Gytkier. Co do reszty, wydaje mi się, że Timur nie, aczkolwiek też tutaj jesteśmy z dnia na dzień na telefonie z lekarzami i jeżeli tylko będzie zielone światło, to mam nadzieję, że oni dołączą, bo na tym następnym meczu też będziemy osłabieni. Dostaliśmy dzisiaj trzy kartki, które powodują pauzy, więc no każdy nowy, zdrowy zawodnik będzie tutaj dużym wzmocnieniem. I czy widział pan, może już nie wiem jak to z boiska, bo to zawsze na gorąco trudniej, czy może powtórkę sytuacji z Gumnym w pierwszej połowie, za którą dostał żółtą kartkę. Jak pan to ocenia, czy może na przykład od tej żółtej kartki można się odwołać, czy zasłużył na tą kartkę? Czy może... No zobaczymy, ja nie widziałem, rozmawiałem z dyrektorem sportowym naszym, mówił, że kontakt był, natomiast czy na karnego, czy nie, nie wiem. No, ja ostatnio w meczu z Jagiellonią dostaliśmy trzy karne takie, które... Jakby je porównać, może były podobne, no, sędziowie raz podejmują taką decyzję, raz taką, nie chcę tutaj polemizować. Natomiast jeżeli tylko będzie możliwość odwołania się od tej kartki, to na pewno to zrobimy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Trenerowi dziękuję. Dziękuję. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.